some great experience and using this experience in daily life, and from such a moment as formal meal, and sounds like nothing, you know, special, became very important in your life, and then as you have, you know, you express your hope that you will from now on basically try to basically instead of judging and then perceiving something as a bad, have more space, then you can take from that. And this is really important in our practice to use any situation to like in Buddha teaching, it's very clear that everything has Buddha nature, so everything can be great teacher if we really can open our eyes, if we can hear, perceive, and then if we become 100% in the moment, then we can really take from that moment the most important. Can you summarize? Yeah. Więc chciałam podziękować Boazowi za tą historię o robieniu błędu i bardzo ciekawe, że właśnie z takiego momentu, jakim jest posiłek formalny, była możliwość, żeby zobaczyć właśnie, jak możemy użyć każdy moment, tak jak Buddha nauczał wszystko i wszystko ma naturę Buddy, a więc właściwie jeżeli otworzymy swoje oczy, uszy, możemy każdy moment traktować jako nauczyciela i korzystać po prostu z tego. Mniej więcej. I will also say something later on, story about good and bad, because also Boaz said something about making good and bad. Później opowiem historię o tym, jak stwarzamy dobre i złe, ponieważ Boaz wspominał o tym, że stwarzamy dobre i złe. It sounds like making good is good. Wydaje się, że jak gdyby stwarzanie czego dobrego jest czymś dobrym. But actually when we say good and when we make good, then immediately bad appear. Kiedy powiemy dobrze, to także złe się pojawia. So one of the stage of our practice very important is not making good and bad. Jednym z etapów naszej praktyce, bardzo ważnym etapem naszej praktyce jest nie porzucenie dobrego i złego, nie stwarzanie dobrego i złego. And obviously in the Zen Center situation, we have a group of people and we have to follow certain rules almost 24 hours a day. Oczywiście w takim miejscu jak ośrodek Zen mamy dużą grupę ludzi i mamy dużo jak gdyby reguł, które musimy przez 24 godziny na dobę, za którymi musimy podążać przez 24 godziny na dobę. And the purpose of this that, you know, everybody out there, so we train our mind to be very focused and very in the moment, from moment to moment to moment. So celem tego jest, żebyśmy wszyscy trenowali swój umysł i byli utrzymywali skupienie z momentu na moment. And even the situation is very simple, like doing bowing and chanting and formal meal. Still, we have this somewhere in our back of the mind that, you know, there are some people around. Nawet jeżeli to są bardzo proste sytuacje, takie jak śpiewy czy pokłony, to zawsze mamy w naszej głowie gdzieś tam z tyłu świadomość, że są inni ludzie. And that might be very helpful, but also arise some worries and some feelings of fear that everybody will check us. So to może to jest pomocne, ale czasami również sprawia, że
zaczynamy się obawiać, że inni ludzie nas jak gdyby sprawdzają. And that's like a really like training place, because the same is happening in our daily life. To jest właśnie to, co mamy tutaj, to jest jak miejsce treningu, ponieważ jak gdyby te sytuacje są takimi samymi sytuacjami jak w naszym codziennym życiu. But the difference is that we have every day we are doing the same every day from morning to evening. We almost every day we are doing the same. We are just repeating the same things. Różnica polega na tym, że my każdego dnia powtarzamy dokładnie to samo. Dzień za dniem jakby powtarzamy te same czynności i wszystko jest tylko powtarzaniem tego samego powtarzania. So that's a retreat life, that's retreat situation. To jest jak gdyby sytuacja na sesji czy na odosobnieniu. So we can train our mind to be focused, to be correct and to be in the moment 100%. Czyli możemy trenować nasz umysł, żeby był zawsze we właściwym miejscu, zawsze uważny i zawsze w momencie, obecny, zawsze utrzymujący obecność z momentu na moment. But as Boaz said, you know, we kind of like keep our body and our mouth. It means our mouth we keep closed, we keep silence, but in our head is going on, you know, all this talk. So jak Boaz powiedział, my trzymamy nasze usta są zamknięte, trzymamy milczenie, ale w naszych głowach cały czas odbywa się ten dialog i cały czas jest jakaś konwersacja. At least for first few days is quite strong talk. So sometimes hardly is to see even the floor is yellow, hardly to see even balls and it's hardly to see anything. It's just this talk. Z reguły przez pierwsze kilka dni to jest bardzo intensywne. Mamy tyle tego dialogu w głowie, że prawie nie widzimy tego, co mamy przed sobą. And slowly this you know insight dialogue is you know is slowly process and then everything is coming down to our dungeon. Powoli to, co się dzieje w naszej głowie, jak gdyby zostaje przeprocesowane i się zmniejsza. I powoli my tą energię opuszczamy do naszego dungeon. Powoli nasza energia schodzi do naszego dungeonu. The first days are quite, you know, quite like coming from another world to different world, like coming from, you know, busy life or worry life or upsetting life or full of excitement life to something like we, like different planet, basically, almost like different planet. Przez pierwsze kilka dni mamy uczucie, jakbyśmy przyszli tu kompletnie z jakiegoś innego świata, z innej planety, z innego świata, które jest pełne zmartwień, różnych ekscytacji, takiego zajęcia, bardzo intensywnego zajętego życia. And because of the schedule and some rules, we can and doing formal practice, we slowly kind of like open our eyes where we are. It's like we start to see, you know, the floor and walls and especially I have this experience when I meditate, walking meditation, and I can see, usually it's very difficult for me to see, I can see drop of the rain on the branches and sometimes like birds and all these sounds became very clear. So powoli, dzięki tym wszystkim regułom i formalnej praktyce, powoli zaczynamy widzieć, gdzie my właściwie jesteśmy i widzieć rzeczy dookoła. Dla mnie na przykład, jak w czasie chodzonej medytacji zaczynam zauważać takie rzeczy jak krople wody na gałęziach. So
Sounds like very normal, you know, like, you know, seeing a drop of rain on the branches, nothing special. Wydaje się, że jest to coś zupełnie, nic specjalnego, zupełnie normalne, zobaczenie jakiejś kropli wody na gałęzi. But actually, it's sometimes very difficult to come from this busy, important, very important life of our business and our family and relationship life to this moment when we can really open eyes and see the drop of rain on the branches. Ale wbrew pozorom to nie jest takie łatwe przejść z naszego bardzo intensywnego, zajętego życia, gdzie robimy te, mnóstwo bardzo ważnych rzeczy, przenieść się do tego, do takiego stanu, kiedy możemy zobaczyć coś takiego jak kropla wody na gałęzi. And then this approach to the situation appear, like Boa said about in our life some people worry to make mistakes, some people worry to say something not correct, or they talk too much, so that's some our different stuff appear as well in the frame of the form somehow. Czyli jak gdyby w obszarze tych form, które tu mamy, tak jak Boas mówi o tym, pojawia się ten nasz nawykowy umysł, że ludzie nas widzą, że coś, że powiem, że coś powiemy nie, że coś powiemy nie tak, że zadziałamy niewłaściwie. Somehow we can from sounds like very very, you know, like little situation like splitting yogurt on the floor, we can take something to our life. I wygląda na to, że nawet z takiej prostej, niezbyt specjalnej sytuacji jak rozlanie jogurtu na podłodze możemy wziąć coś bardzo istotnego dla naszego życia. Stage after stage, from perceiving, I start to worry maybe, but then there is no worry anymore. Zaczynając od takiego uczucia, może się będę martwił, ale nagle się nie martwię. What shall I do next? Co powinienem zrobić następną rzecz. And then somehow relieving from worry. I wtedy się, też może się pojawić jak gdyby ulga i odejście tego zmartwienia. There are any questions? Ja mam pytanie. Po prostu.